dobry, Marzena Machniak. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na informacje Legnickiej Telewizji Dami. A dziś w informacjach powiemy o szeregu wydarzeń związanych z centralnymi obchodami Dnia Hutnika. Będzie też o poważnym wypadku na drodze do Złotorii. Tegoroczne centralne obchody Dnia Hutnika miały miejsce w Głogowie. Podczas Akademii wyróżniono 80 pracowników hut i innych oddziałów KGHM. Były różne medale, odznaczenia, życzenia i gratulacje. Po oficjalnej uroczystości był też czas na biesiady. Dziesiątego maja w Głogowie w Towarzystwie Orkiestry Hutniczej, tańczących mażoretek, sztandarów, hymnów, mnóstwa kwiatów pogratulowano hutnikom ciężkiej, codziennej pracy. Wyróżniono i uhonorowano około 80 osób, a wśród nich również hutników z Legnicy, którzy z hutą związani są od wielu lat. Początki jak wszędzie były trudne. No. Inne warunki pracy, inne maszyny, inny sprzęt, inne środowisko. No w tej chwili dużo lepiej jest, jednak widać postęp techniczny no na każdym kroku i teraz na pewno po tylu latach nie żałuję. Gdybym miał jeszcze jedną szansę, to bym na pewno skorzystał z niej i też dalej pracował w hucie. Akademia była okazją, by podsumować działalność wszystkich hutniczych oddziałów KGHM, ale też momentem, gdy szef miedziowej spółki mógł złożyć na ręce obecnych pracowników życzenia dla całej hutniczej braci. Winszowania odebrali też strażacy, których święty Florian jest również patronem. Chciałbym serdecznie życzyć wszystkim po pierwsze bezpiecznej pracy, po drugie satysfakcji z pracy, to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli sens tego, co robimy, po trzecie rozwoju w pracy, czyli to pierwsze życzenia dotyczą pracy, no bo świętujemy obszar związany z pracą, ale także wiele satysfakcji, szczęścia, powodzenia w życiu prywatnym. Wśród wielu zaproszonych gości byli nie tylko lokalni politycy, dyrektorzy oddziałów KGHM i rodziny wyróżnionych hutników, ale też posłowie i senatorowie oraz wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Dziękując Wam za ten cały trud i wysiłku, który ponosicie na swoich miejscach pracy, za to, że budujecie nowy i nowoczesny przemysł polski. Wyrażam słowa uznania i podziękowania. I pozwólcie również, że odwołam się do waszego patrona, aby wasz patron, wielki patron, święty Florian, był zawsze z wami w miejscu pracy, ale i w tych waszych zamierzeniach i planach osobistych. Po oficjalnych uroczystościach hutnicy i zaproszeni goście udali się na tradycyjne biesiady. Panowie bawili się na karczmie piwnej, panie zaś na cąbrze babskim. Prawie 100 osób skorzystało z niecodziennej okazji zwiedzenia Legnickiej Huty Miedzi. Przez poszczególne wydziały gości przeprowadzali pracownicy huty, którzy starali się tak przedstawić proces technologiczny, by mogli go zrozumieć wszyscy ci, którzy z produkcją miedzi nie mają nic wspólnego. Idziemy dalej słuchać o piecach szybowych. Huta Miedzi Legnica zaprosiła do zwiedzania zakładu. Dzień drzwi otwartych ma miejsce w hucie każdego roku z okazji Dnia Hutnika. Przez kilka godzin 11 maja w sobotę grupy gości z zewnątrz pod opieką przewodników mogły z bliska obejrzeć ciąg technologiczny w hucie. Zaczynamy od wydziału brykietowni, następnie wydział pieców szybowych, gdzie właśnie w tej chwili jesteśmy. Po drodze oczywiście również mówimy o innych procesach realizowanych, czyli oczyszczaniu gazów, produkcji kwasu siarkowego w wydziale fabryki kwasu. No i dalej później konwertory, piece anodowe, wydział elektrofinacji, czyli tak jak cały nasz ciąg technologiczny huty. Pokazywali cały proces technologiczny wytopu miedzi tutaj w Legnicy. Dla pana to nowość? No nie, ja jestem absolwentem technikum hutniczego tutaj w Legnicy. Nie myślałem, że jest to tak wszystko ciężkie, bo wszelkie konstrukcje, nawet tych pieców, na tego zbudowane jest to naprawdę bardzo potężne konstrukcje są. Nie wyobrażałem sobie, że to tak wygląda. Spodobało mi się bardzo. Myślę, że fajnie mieć okazję zobaczyć, jak pracuje jedna z największych firm w naszym regionie. Zachęcam wszystkich innych, żeby też odwiedzili, bo bardzo fajnie ludzie opowiadają ze szczegółami, jak to się odbywa. Nie było łatwo tak opowiadać o trudnych procesach technologicznych, by nie znudzić osób niezwiązanych z produkcją. Musimy się kontrolować rzeczywiście, żeby nie wejść za głęboko w jakieś szczegóły procesu, bo to wtedy dla tych ludzi jest niezrozumiałe i nudne. Ale to myślę, że patrząc nawet na ludzi, którzy nas słuchają i ich reakcje, no to też potrafimy jakby się odnieść. I oczywiście no każdy się chce też pochwalić kawałkiem tego, co tu robi. Ale jednak głównym celem jest to, żeby w prosty sposób pokazać to, jak ta huta funkcjonuje, na czym polega ten proces.
Z okazji zwiedzenia huty skorzystało blisko 100 osób. Anna Wyszkoni, Anna Rusowicz, Mateusz Ziółko to gwiazdy, jakie w sobotę na scenie w Legnickim Rynku można było podziwiać z okazji specjalnego koncertu od KGHM. Rozrywkowe atrakcje wpisały się w coroczny koncert z okazji Dnia Hutnika, jaki mieszkańcom Zagłębia serwuje miedziowa spółka. Mimo deszczowej aury, chętnych do udziału w koncercie z okazji Dnia Hutnika w Legnickim Rynku nie brakowało. W Legnicy wystąpiły sławy ogólnopolskiej sceny muzycznej jak Anna Wyszkoni, Ania Rusowicz i Mateusz Ziółko. Na rozrywkowe chwile legniczan i nie tylko zaprosiła miedziowa spółka. Zarząd Polskiej Miedzi zorganizował koncert dla hutników i dla mieszkańców Legnicy. Po raz trzeci z rzędu, to już taką staje się tradycją i to jest takie podziękowanie za tą trudną i ciężką, niebezpieczną pracę, którą pracownicy huty wykonują. Bo to nie tylko hutnicy, pracownicy huty, firmy, które pracują na rzecz huty. Także jest dobrze, huta się ma dobrze, będzie się miała lepiej, kończymy inwestycje, które zostały rozpoczęte wcześniej w 2018 roku. Niech ten koncert uświetni nie tylko obchody Dnia Hutnika, ale dostarczy Państwu wielu radosnych wzruszeń, wielu niezapomnianych przeżyć i również podniesie temperaturę naszego spotkania. Niech żyje nam hutniczy stan! Gwiazdy nie tylko zapewniły widzom niecodzienne emocje podczas wysłuchiwania repertuarów, za naszym pośrednictwem złożyły też życzenia wszystkim hutnikom. Z okazji Dnia Hutnika pragnę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia przede wszystkim, bo ono wszystkim nam jest bardzo potrzebne. Bądźcie spełnieni i bądźcie zawsze szczęśliwi. Siema, moi drodzy, z okazji Dnia Hutnika życzę Wam po pierwsze, żeby się Was ogień nie imał, nigdy bezpośrednio, a po drugie, jeżeli już macie poczuć jakiś żar, to poczujcie ten żar, ale namiętności swoich kobiet w domu. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Wszyscy tworzymy jeden organizm. I hutnicy, i piosenkarze są potrzebni, i lekarze, i pielęgniarki. Ja strasznie doceniam inne zawody i też dostaję wsparcie od ludzi. Więc tak jak dzisiaj na tym przepięknym koncercie przyszli hutnicy i składali życzenia i byli tacy uśmiechnięci, to ja miałam poczucie, że to wszystko ma sens tutaj na ziemi. To jest wszystko bardzo dobrze poukładane. Od dziecka miałem świadomość tego, jak ciężką pracą jest praca hutnika i do tej pory jestem pełen szacunku dla hutników, dlatego chciałbym życzyć im przede wszystkim radości, nieustającej radości, żeby codziennie podążając do pracy, mówili sobie, kurczę, przede mną kolejny świetny dzień. Oczywiście, że życzę im zdrowia, bo to zdrowie w naszym życiu jest najważniejsze, a przy tak ciężkiej pracy to też jest, no, podstawowy zupełnie element. Widzom bardzo podoba się, że spółka KGHM i jej oddziały angażują się w życie społeczne regionu, na którym prowadzą działalność. Jest zawsze jakiś dodatek. Bardzo nam się to podoba. Cieszymy się, że takie imprezy są co roku. Jest miło. Tym bardziej, że jestem żoną hutnika, więc co roku korzystam. Najtrudniejszy pierwszy krok. Podczas koncertu można było podziwiać artystyczne umiejętności lokalnych młodych wokalistów, ale też tancerzy. Widzowie mogli posłuchać m.in. Julii Żądło i obejrzeć taneczne popisy legnickiego zespołu Balbinki. Piątkowego popołudnia doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki na drodze do Złotorii. Wypadek wyglądał bardzo groźnie, jedna osoba odniosła poważne obrażenia. Do wypadku doszło przed godziną 14 na wysokości stacji paliw na drodze wojewódzkiej nr 364 pomiędzy autostradą a miejscowością Wilczyce. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Volkswagena niewłaściwie włączał się do ruchu, wyjeżdżając ze stacji i wymusił pierwszeństwo na ciężarówce marki Mercedes. Jedna osoba poszkodowana, jest udzielana pomoc, lekkie obrażenia, ale jest udzielana pomoc przez zespół ratownictwa medycznego. Kierowca wyszedł bez szwanku.
Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Są wycieki substancji ropopochodnych i substancji eksploatacyjnych. W związku z powyższym skupiliśmy się tutaj na dyspergencie, neutralizacji tych substancji niebezpiecznych. Nieoficjalnie wiadomo, że przed osobówką ze stacji wyjeżdżał także bus. Jego kierowca jeszcze zdążył, ale kierowcy czerwonego auta już się to nie udało. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizję. Jego sprawca otrzymał mandat oraz punkty karne. W piątek w PWSZ imienia Vitellona przedszkolaki uczyły się zasad udzielania pierwszej pomocy na swoich misiach, a uczniowie szkół podstawowych mogli zbadać wzrok czy obejrzeć scenki dotyczące narkotyków oraz pokaz ratownictwa medycznego. Wszystko w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Z tych pieniędzy powstało m.in. monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, które znajduje się na terenie uczelni. Pracownie monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej powstały dzięki wsparciu pieniędzy z Unii Europejskiej. Legnicka uczelnia postanowiła zaprosić w swoje mury uczniów i przedszkolaki, by opowiedzieć im więcej na ten temat. W programie 6. edycji właśnie Dni Otwartych Funduszy Europejskich wymyśliliśmy bardzo ciekawy program właśnie po to, żeby osoby, które przychodzą z zewnątrz, mogły poznać nasze pracownie, ale troszeczkę w innych, mniej typowych sytuacjach niż to odbywa się w trakcie zajęć ze studentami. Jednym z punktów programu jest właśnie reanimacja misia, czyli nauka przedszkolaków, jak udzielać pierwszej pomocy medycznej. Badamy wzrok u dzieci. Oprócz zasad udzielania pierwszej pomocy, studenci i dydaktycy pokazywali najmłodszym, jak powinno wyglądać poprawne mycie rąk. Co ciekawe, z tym problemy mają nawet dorośli. Chcemy pokazać dzieciom, jak ważne jest mycie rąk, jak ważne jest chronienie się przed bakteriami, infekcjami, jak ważna jest odpowiednia technika mycia tego rąk. Dlatego jak widać, dzieci powoli testują na podstawie schematu, krok po kroku, mycie rąk. Nieco starsi mogli zbadać skład swojej masy ciała dzięki studentom dietetyki. Studenci drugiego i pierwszego roku kierunku dietetyka dokonują pomiarów antropometrycznych na analizatorze, tak? Czyli każde dziecko z młodzieży, tak, osób też dorosłych, przychodzi do nas, ważymy ich, mierzymy, jest dokonywany pomiar wysokości ciała, jak i masy ciała. Całość uzupełniały pokazy. Można było zobaczyć m.in. ratowanie człowieka na szpitalnym oddziale ratunkowym oraz jak kończy się zażywanie narkotyków. Taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce w Legnicy, bo jesteśmy nauczeni już doświadczeniem, że najlepsze scenki, symulacje to są takie, które już kiedyś się wydarzyły, tak, w naszym życiu podczas ratowania ludzkiego życia w pogotowiu, bo jeszcze jeżdżę w pogotowiu ratunkowym w Legnicy. No i na tej podstawie robimy symulacje dla studentów. Był to dzień poświęcony najmłodszym, który miał nauczyć ich jak najwięcej o zdrowiu i o tym, jak o to zdrowie dbać. Galeria Sztuki i Galeria Piastów zrobiły mały przedsmak srebrnego szaleństwa w Legnicy. Zanim dojdzie do finału festiwalu Srebro, w sobotę przygotowano wiele atrakcji, jak warsztaty, pokazy mody czy konkurs biżuteryjnej stylizacji. Bawiły się zarówno dzieci, jak i dorośli legniczanie. Kilka godzin w Galerii Piastów w sobotę 11 maja była okazja, by sprawdzić swoje manualne umiejętności i przygotować ozdoby według własnego projektu. Z okazji skorzystali nie tylko najmłodsi, ale też dorośli nie stronili od niecodziennej okazji. Stworzyć sobie dzisiaj korale, bransoletki, kolczyki, co tylko im przyjdzie do głowy. Bawimy się srebrnym kolorem, ale oczywiście oprócz tego różnymi innymi tworzywami. Dlatego dzisiaj możemy wykonać filcowe broszki, czy chociażby breloki ze srebrem. Ponadto breloki ekologiczne, właśnie multum warsztatów biżuteryjnych. Oprócz tego przypinki ze swoim autorskim wzorem i lusterka. Zarówno Festiwal Srebro, jak i imprezy mu towarzyszące to okazja, by uzmysłowić mieszkańcom Zagłębia Miedziowego, iż ten szlachetny metal jest ściśle związany z naszym regionem. KGHM jest też wiodącym na świecie producentem srebra, bo my o tym nie wiemy, my myślimy, że to jest właśnie Zagłębie Miedziowe, a przecież srebro także. I ten srebrny granulat, który właśnie 40 lat temu zadecydował o tym, że ten festiwal srebra rozwinął się właśnie tutaj. To był granulat, który artyści złotnicy otrzymywali za pokwitowaniem, przysługiwało im, bo byli zarejestrowanymi artystami. I ten srebrny granulat do dzisiaj wręczamy jako nagrodę artystom w konkursie. No i służy za podstawę ich pracy. Finał festiwalu Srebro, podczas którego poznamy zwycięzcę tegorocznego konkursu, będzie miał miejsce w Legnicy 17 i 18 maja.
Wybrano 7 formacji, które wezmą udział w czerwcowym konkursie Muzyczna Bitwa Dźwięków organizowanym przez Stowarzyszenie Legnica Aktywnie i Kreatywnie. Impreza będzie miała miejsce w klubie Spiżarnia. Bilety będą do nabycia już od tego tygodnia. Kilka dni temu zakończono przyjmowanie zgłoszeń. Organizatorzy wybrali muzyczne grupy, które będą miały okazję zaprezentować się publiczności. Podczas muzycznego konkursu Muzyczna Bitwa Dźwięków na scenie pojawią się wykonawcy w różnorodnym wieku z całego terenu Zagłębia Miedziowego. Od solistów, jak na przykład Malika Cyrizzi, jak Bartek Rzepka, który ostatni raz na scenie Lajka występował w 2015 roku, do pełnych składów. I tu też te składy reprezentują różną muzykę. Mamy m.in. zespół Huraban, który ma pełno instrumentów, których nawet nas nie da się przetłumaczyć na polską nazwę. To są instrumenty naprawdę światowe, taki world music bym to określił. Zespoły rockowe, jak kapela studencka z Wrocławia, super teksty, klasyczny rock. Uderzenie bardziej Republika i Koma, aniżeli jakieś tam mocne metalowe kwestie. Konkurs odbędzie się 1 czerwca. Bilety będą do nabycia m.in. w sklepiku z marzeniami, klubie Spiżarnia i Art Cafe Modrze. Koszt wejściówki to 10 zł w przedsprzedaży i 12 w dniu koncertu. W klubie Spiżarnia, czyli tak jak zawsze o godzinie 18, impreza potrwa, planowana jest do godziny 18. No, czasami nam się trochę wymyka spod kontroli, bo są bisy od publiki i nawet się do drugiej w nocy taka impreza potrafi przedłużyć. Ciekawe jest to, że to jest jeden z największych teraz przeglądów tego typu w regionie, a to za sprawą tak naprawdę publiki, która licznie przychodzi, świetnie dopinguje artystów. Artyści będą walczyli o podium, ale też o nagrody publiczności. Zwycięzcy wybrani przez jurorów będą mieli możliwość reklamy w lokalnych mediach. I to już wszystkie informacje, jakie dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody. Życzę spokojnego, przyjemnego popołudnia oraz wieczoru. Do zobaczenia.